Droga do życia. Nauczanie domowe. 18 kwietnia. Dzieje apostolskie, rozdział 2, wersety od 22 do 32. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie Izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówił o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełniasz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani jego ciało nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Chrystus zmartwychwstał. Tę dobrą nowinę w zesłaniu Ducha Świętego ogłasza Piotr ludowi. Ta dobra nowina jest streszczona w kilku wyrażeniach. Bóg wskrzesił Jezusa, Bóg zerwał więzy śmierci, Bóg stwierdził, że niemożliwe jest, by śmierć panowała nad Panem i Bóg przez usta Dawida wypowiada proroctwo o Jezusie, o tym, że nie ulegnie skażeniu. I dlatego, kiedy patrzymy na Jezusa, te słowa z proroctwa możemy też odnieść do siebie, ponieważ my, jak Jezus, razem z Jezusem, przy Jezusie i dzięki Jezusowi, odnosimy te wszystkie stwierdzenia do siebie. Mam Pana zawsze przed mymi oczyma. Zawsze patrzę na Jezusa. Zawsze przyglądam się Jemu. Zawsze chcę dostrzegać Jego obecność i Jego działanie. Dalej, On stoi po mojej prawicy. Nie jest daleko, jest tuż obok. Wspiera mnie, bym się nie zachwiał. Bóg wie, że jestem słaby. Postawił Jezusa koło mnie, aby mnie podźwignął, aby mnie podparł wtedy, kiedy ja się chwieję. Dalej, słowo mówi, że Bóg napełnia radością moje serce. Moje serce się cieszy z tej obecności i z tego wsparcia. Raduje się też język. Nie jest to tylko wewnętrzna radość, ale ona jest również wyrażona. Ja mówię, ja śpiewam na cześć tego, który taką radością wypełnia moją duszę i moje ciało. I do tego ciała odniesione jest to proroctwo. Więc ja, jak Jezus, mogę stwierdzić, ciało moje jest bezpieczne. Mogę spokojnie się położyć, by zasnąć. Mogę spokojnie się położyć, by umrzeć. Ponieważ ciało moje jest bezpieczne w Nim. I jestem pełen nadziei, że Pan nie zostawi mnie w otchłani. Że Pan mnie podźwignie. I to ostatnie zdanie jest streszczeniem całości. Boże, dałeś mi poznać drogi życia. Bo to są drogi życia. Bo to jest prawdziwa ścieżka, która wiedzie do nieśmiertelności. I to jest powód mojej radości. I to jest przeżycie i doświadczenie tego dnia. Napełniasz mnie radością przed Twoim obliczem. Poznałem drogę,
i tę drogę realizuję w moim życiu. Przy Tobie, Jezu. Zadanie na dziś. Krok po kroku. Przejmuj to wszystko od Jezusa, co napisał Dawid w swoim proroctwie. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.